10 najśmieszniejszych mundurów. Mundury indyjsko-pakistańskie. Otóż konflikt indyjsko-pakistański to spór graniczny powstały na skutek podziału Indii Brytyjskich w 1947 roku, w wyniku którego zostały utworzone dwa niepodległe państwa: Pakistan, zamieszkane w większości przez muzułmanów, oraz Indie, zamieszkane w większości przez Hindusów. Następstwem podziału dawnego wicekrólestwa brytyjskiego była około 10-milionowa muzułmańska wędrówka na północ do nowo powstałego państwa pakistańskiego, a Hindusów na południe w kierunku Indii. W trakcie wymiany ludności doszło do szeregu starć i zamieszek między muzułmanami a Hindusami. Ocenia się, że w ich wyniku mogło zginąć nawet 1 000 000 osób. Niektóre ceremonie wojskowe określone są złożonym rytuałem wysokoarystokratycznym ku uciesze turystów. Jak to widać, wykonywane przez żołnierzy pakistańskich i indyjskich w punkcie kontrolnym w mieście Amritsar. Ceremonia ma miejsce co dzień przed zachodem słońca. Coś jak nasze zmiany warty przy mauzoleum, tylko trochę zabawniej dzięki tym mundurom. Grecja. Kraj położony w południowo-wschodniej części Europy na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Uważana jest za spadkobierczynię starożytnej Grecji. Jako taka stanowi kolebkę całej cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, igrzysk olimpijskich, wielu podstawowych twierdzeń naukowych, zachodniej literatury, historiografii, politologii czy teatru, zarówno komedii, jak i dramatu. Świadectwo tej spuścizny stanowi 18 obiektów dziedzictwa kulturowego UNESCO. Nowożytne państwo greckie zostało utworzone w efekcie zwycięskiego powstania przeciwko rządom osmańskim. To dziwne, ale często mundury żołnierzy, którzy stoją na straży honoru czy świętych miejsc, przybierają najbardziej absurdalne formy. Greccy Evzones, maszerujący przy grobie nieznanego żołnierza w Atenach, wyglądają tak. Pamięć o poległych skłania do zadumy, refleksji i powagi. Jednak nie wszystkim turystom udaje się nie śmiać na widok tych facetów w strojach godnych klaunów, zwłaszcza że ich ruchy bardzo w tym pomagają. Indie. Ponownie. Państwo położone w Azji Południowej, zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. W 2017 roku gospodarka indyjska była szóstą największą na świecie pod względem PKB nominalnego. Indyjska Straż Graniczna paraduje na ułożonych wielbłądach w centrum Delhi z okazji Dnia Republiki. Oczywiście mało kto będzie w nim widział funkcjonariuszy Straży Granicznej, bezwzględnie pilnującej granicy Indii. Wielu pomyśli, że właśnie cyrk przyjechał i śmiało ruszy na granicę, i tu się mogą zdziwić. Francja. Republika Francuska jest unitarnym państwem demokratycznym, w którym ważną rolę odgrywa prezydent. Jest również 5 spośród najlepiej rozwiniętych krajów świata i 9 w rankingu warunków życia. Najważniejsze ideały Francji sformułowane zostały w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela i występującym na drukach urzędowych i monetach haśle rewolucji francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Kraj należy do grona założycieli Unii Europejskiej, ma największą powierzchnię spośród całej wspólnoty. Paradny mundur francuskiej marynarki wygląda, jakby jego projektantom bardzo się spieszyło i do umundurowania dodali beret, który w ogóle nie pasuje. Dlaczego przypomina czapki kucharzy, ewentualnie malarzy? Zresztą sami zobaczcie. Fidżi. Państwo wyspiarskie położone w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego, na wschód od Vanuatu, zachód od Tonga i południe od Tuvalu. Wierzcie lub nie, ale ci mężczyźni w sukienkach, czy tam w spódnicach, to straż honorowa tego państwa. Na dodatek odbywają wartę przy grobie byłego prezydenta Fidżi. Tajlandia. Państwo w południowo-wschodniej Azji, graniczące z Laosem i Kambodżą na wschodzie, z Malezją na południu oraz Birmą na zachodzie i północnym zachodzie. Dawniej państwo nosiło nazwę Siam jako oficjalną do 11 maja 1949 roku. Angielskie określenie Thai znaczy po tajsku wolny. Otóż każdy dzień tygodnia w Tajlandii ma swoją własną planetę, swojego boga, zwierzęce bóstwa, co najważniejsze, swój własny kolor. Kojarzycie żołnierzy brytyjskich w tych takich charakterystycznych czapach?
Właśnie Tajowie wyglądają podobnie, jednakże każdy mieszkaniec Tajlandii zna kolor odpowiadający jego urodzinom, a ponieważ każdy dzień ma inny kolor, nikogo nie dziwi, że mundury żołnierzy w Tajlandii mają 7 kolorów, jeden na każdy dzień tygodnia. I tak jest też mundur różowy. Korea Południowa. Państwo w Azji Wschodniej, południowej części Półwyspu Koreańskiego powstało po II wojnie światowej na terenach zajętych przez wojska Stanów Zjednoczonych. Garderoba żołnierza Gwardii Narodowej Korei Południowej tak się ma do naszego wyobrażenia munduru wojskowego jak kostium wiewiórki do baletu. Niemniej jednak ci odważni i waleczni żołnierze należą do jednostek elitarnych i są zdolni do uczestniczenia w najbardziej skomplikowanych misjach bojowych. Oni po prostu nie chcą być jak na świeczniku, dlatego ubierają się w tradycyjne szaty w jaskrawych żółtych kolorach, białe spodnie i wysokie kapelusze. Widzicie, tak wygląda komandos. Gwardia Szwajcarska. Pierwsza formacja wojskowa pełniąca rolę straży przybocznej papieża, formalnie istniejąca od XVI wieku. Uważa się, że jest najmniejszą i najstarszą istniejącą armią świata, jednak w swojej historii miała przerwy w funkcjonowaniu. 22 stycznia 1506 roku na zlecenie papieża Juliusza II 150 szwajcarskich najemników wkroczyło do Rzymu, by ochronić papieża. Nie bez znaczenia przy formowaniu gwardii ze Szwajcarów była także panująca w tym czasie na dworach europejskich moda na posiadanie takich oddziałów. Szwajcarzy uważani byli za dzielnych, zdyscyplinowanych i wiernych żołnierzy. Obecnie papieskie wojsko liczy 110 żołnierzy, oficerów, podoficerów, halabarników i dwóch doboszy. Jej komendant ma rangę pułkownika, jest domownikiem papieskim i posiada tytuł szlachcica jego świętobliwości. Żołnierze gwardii szwajcarskiej mogą być wyłącznie wyznania katolickiego i muszą być obywatelami Szwajcarii. W momencie zaprzysiężenia muszą być kawalerami o nieskalanej opinii, odbyć zasadniczą służbę wojskową w armii swego kraju, mieć od 19 do 30 lat i liczyć powyżej 174 cm wzrostu. Podstawowa służba w gwardii szwajcarskiej trwa 2 lata z możliwością przedłużenia. Gwardziści umundurowani są w kolorowe uniformy, podobne do tych, w jakich w roku 1506 przybyli do Rzymu pierwsi żołnierze. Ich barwy są barwami szlacheckiej rodziny Madyceuszy. Nieprawdą jest, że mundury zaprojektował sam Michał Anioł. Stroje gwardzistów przez lata były modyfikowane zgodnie z duchem poszczególnych epok. Obecnie uniformy zostały zaprojektowane przez byłego komendanta Gwardii Szwajcarskiej w 1914 roku. Gwardia Szwajcarska, oprócz pełnienia funkcji reprezentacyjno-honorowych, od początku swego istnienia stanowi ochronę osobistą papieża i pałacu apostolskiego. Strzeże też granic państwa watykańskiego, a od niedawna jej członkowie towarzyszą papieżowi w jego zagranicznych pielgrzymkach. Podczas wakatu stolicy apostolskiej gwardia podlegała władzy Kamerlinga i dba o spokojny przebieg konklawę. United States Space Force. Siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych, jeden z 6 rodzajów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, są pierwszym wydzielonym rodzajem sił zbrojnych od czasów uniezależnienia się sił powietrznych w 1947 roku, który został założony jako nowy. US Space Force są częścią Departamentu Sił Powietrznych. Najwyższym rangą oficerem sił kosmicznych jest szef operacji kosmicznych, chyba że oficer sił kosmicznych pełni również funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego kolegium połączonych szefów sztabów. Misją amerykańskich sił kosmicznych jest organizowanie, szkolenie i wyposażenie sił kosmicznich w celu ochrony amerykańskich i sojuszniczych interesów w przestrzeni kosmicznej. Do jej obowiązków należy szkolenie wojskowych specjalistów do spraw kosmicznych, pozyskanie dla wojska systemów kosmicznych itd. Jakie mundury posiadają żołnierze sił kosmicznych? Owszem, kadeci noszą mundury granatowe z białymi spodniami i białymi czapkami. I okej, jest to jakieś tam nawiązanie do sił powietrznych, jednakże budzi nieco śmiesznych reakcji główny mundur sił kosmicznych, mianowicie jest on zielony, taki jak przedstawicieli sił lądowych. No, po co taki, nie wiem, ale faktycznie ubierają się na zielono w kosmosie. Współczesne mundury amerykańskie, a chodzi tutaj o umundurowanie ACU.
Jest to oczywiście ten mundur, w którym wzór Moro jest rozpikselizowany. Wiele żartów pojawiało się na temat tego munduru, m.in. to, że ktoś wysłał grafikę w zbyt słabej jakości i wygląda to, jak wygląda. No i faktycznie można powiedzieć, że żołnierze amerykańscy w rozpikselizowanych mundurach wyglądają dość ekscentrycznie. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. A to ciekawe oraz światowa historia.